dzisiejszym odcinku zagramy w kalambury. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na tym kanale i napiszcie nam w komentarzu, czy może chcecie więcej takich filmów. A naszymi uczestnikami są Gawron Gawroniasty Gawronek. Witam wariaty! Gracjusz Gracjano Placek. Gracjano Placek. Eliza Macudzińsko Elizior. Elizior. I Santia Sunshine Santina. Witam wszystkich. Witam was wszystkich, mam nadzieję, że będziecie się dzisiaj świetnie bawić. I uwaga, mam tutaj cztery miseczki. Na pewno jesteście ciekawi, co tutaj jest. Nie. No jesteśmy, jesteśmy. Co mamy tutaj? Mamy czas, w jakim będziecie musieli się uwinąć. Tutaj mamy rodzaj, w jakim musicie przedstawić to, co wylosujecie za chwilę. Czyli możecie albo malować, albo pokazywać. Okay. Tutaj z kolei właśnie mamy najróżniejsze kategorie, typu bajka, film, przysłowie, co pewnie będzie. O nie, to będzie najtrudniejsze z przysłowiem. Będzie plato, chociażki, Właśnie, bo wy nie wiecie, to są drużyny. To jest drużyna chłopaków, a to jest drużyna dziewczyn, więc zobaczymy, kto drużyna sobie poradzi. I ostatnia miseczka. Tutaj uwaga, jest trochę urozmaicenie, bo możecie wygrać tutaj dodatkowe pieniądze, ale za utrudnienie. A jak za wygranie w odcinku ogólnie? Co? Jaka jest pula? Pula wynosi 100 zł. 4 monety. Ja też jestem w frajdzie bardzo. 100 zł. Dobra. Kto chciałby z was zacząć? My możemy, no. Okej. To ty chcesz pierwszy czy ja? Na początku wylosujemy czas, w jakim będziecie musiały się uwinąć. Czyli czas, jaki macie, to 2 minuty. Także okej, spoko. Damy radę. Jak musicie zademonstrować swój pokaz? Pokazywanie. Okej, okay. To nawet nie czy nie lepiej. Nie, co mnie gorzej. Ale nie chcę mówić, pamiętajcie. Tak? Fajnie? No i została kategoria. A na przyszłość, jeśli chcecie skorzystać z bonusa, to musicie przed losowaniem. My musimy zgadnąć, czy one tak muszą wybrać? Okej. Tak, bo wtedy tak. Kategoria to przysłowie. Przysłowia. Ale blade są! Chciałbym pokazać wam, kto chce demonstrować. I ty miałeś zgadnąć przysłowie. A co to za zmiany w trakcie? Kurde, ja to nie prowadząca. Pani prowadząca. Do kamień papier dorzucę, żeby było sprawiedliwie, tak? No idź ty. Pytałam, kto może zacząć. Dobra, Eliska. Nie znasz tego przysłowia? Nigdy życie tam jest. Trudno, trudno, to trudno. Taka gra. Nie zgadniesz tego przysłowia. Podstawówkę chyba przepłynęłaś. Dobra, trzy. Pierwsze słowo. Wkładać. Włożył. Nie wiem, jak to pokazać. Pierwsze słowo. Miksował. Nie. Wyrobił, wyrobił. My. Aku. Nie! Kurde, czekaj. A może pokaż tutaj, to jest. Nie chcesz tego pokazać, to nie jest sobie pokazać. Dobra, to co by... Ale to jest, bo zaraz kara tutaj będzie. Zero słów. Zero słów. Ile zostało czasu? No to na palce krzywe. Jeszcze pół minuty. No nie, tego przecież paluchy w misie. Ale dobra, wstaję po punkcie, ja co? Ej, a jak nie, jeszcze pół minuty. Dobra, 20 sekund. Mor? Sy? To jest pisanie. Moru? Morcy. Koniec 2 minuty. Aaa, dobrze! Bardzo jakby. Teraz zasada, nie można pisać na palcach, bo to jest za łatwe. Ej, nie wiecie? No, nie, chodziło o to, że ja pokazywałam wy, czyli wy i potem miesiące, czyli masz jesteś trzeci, czyli pokazywałam trzy i miesiące, bo nie wiem, jak mam inaczej pokazać, jak, że jak, bo nie wiem, jak mam pokazać inaczej, jak, garn swój, tak jakoś, że wiesz, nie wiecie, jak to pokazać. Ja w ogóle nie myślałam, że to będzie pierwsze, pierwszy, to będzie pierwszy i powiedzieć, że to myślałam, że pierwsze swoje związanie z sobą. Było ciężkie. Więc musimy, no tak jak chłopaki powiedzieli, od teraz nie będzie można pokazywać, bo jeszcze wcześniej tego nie skorygowaliśmy, ale nie można pokazywać liter, bo będzie to za proste po prostu. Okej. Ale bardzo ciężkie. A ja już się nie znałam. Narysować byłoby bardzo łatwo. Tak, no. Bo wystarczyłby kalendarz, strzałkę w dół i garnek. Okej, ale i tak nie zdobywałem punktem, więc miejmy nadzieję, że a my zdobywamy za to? Oj. Nie. Jaki macie czas? Półtora minuty. Spoko, też spoko. Spoko czas. W ogóle 2 minuty to było bardzo długo, z tego Rysowanie. O, rysowanie. Jest. Ale gorzej jak jakaś będzie jakiś film albo coś. Czego nie znam. To też lepiej w sumie. Nie powiem, czy to jest film, czy serial, czy coś takiego. To jest po prostu coś, co się wyświetla w telewizji, co możecie obejrzeć. Jacku, pamiętaj, że mój mózg inaczej funkcjonuje, co nie? Tak więc... Marcel, jedyne co to ci mogę kategoria oglądanie po prostu. Coś, co można obejrzeć no, w telewizji. No to widziałam, no tak. Okay. Tak. Dobra, czyli możliwe, czemu to się tak teleturniej, możliwe, że teleturniej albo jakaś bajka, wszystko można oglądać no, w telewizji, nawet jak ta ryba. Nas nawet można oglądać na telewizorze. Czy jesteście gotowi? Gotowi. Nie słyszałem. Jesteśmy gotowi! Dobra, 3, 2, 1, dajesz.
Biedronka! Biedronka, no! Ludzik! Gawron to musi zgadzać. Człowiek! Gra w piłkę! No piłka nożna! No to bramka jest i on strzela do niej! Na 100%! Jak ja mam to nazwać? Nie oglądasz bramki ani piłki nożnej. Tylko jak ja nie wiem jak to się nazywa, to co ja mam zrobić? Kobieta, piłkarze! No pomyśl dobrze, ale na co się? Nie możesz piłka, piłka nożna! Mecz! Tak. Mecz! Mecz w piłkę! Mecz w piłkę nożną! Polski! Mecz polski! Mecz polski w piłkę nożną! Tak! Tak, to było hasło, ale trochę naciągane. No dobra. Dobra, tutaj decyzja dziewczyn, czy mimo pomocy... Wystarczy, żebyś mi namalował kulę ziemską i wtedy jak... flagę. Jakim, co ja miałem z tego zrobić? No przecież widać, że tu jest biało-czerwone. Tak, czerwone! No i co? Jakbyś tak zrobił? Bramka jest, bo jak z tej strony i z tej jakbyś tak zrobił, to bym wiedział, a tu? A, ile? No ja bym zaliczył. Ja też powiedział, on powiedział kraj, a ja powiedziałem wtedy, że... Powiedziałem gdzie? A gdzie nawet? Powiedział kogo? Powiedział kogo? To była duża odpowiedź. No właśnie. Powinniśmy się odzywać. Ale dopiero zaczynamy i spróbujemy się wdrożyć tą grę, więc pierwszy możemy zaakceptować. Dobra, jako że tutaj dziewczyny miały ułatwienie, bo pokazywały na palcach, to tutaj też zaliczymy chłopaków, którzy niestety sobie trochę pomogli słownie. Ale od teraz ani słowa, bo po prostu będziecie mieli kasę na kanapę, koniec rundy. I będzie Adrian Polar! Pani prowadząca, bye bye. Kasę! Rozpoczynamy losowanie. Proszę, jak sądzisz, wasz czas. To 30 sekund. Dobra, damy radę, damy radę, damy radę. Muszę się skupić. Sposób przekazu to rysowanie. No i losujemy teraz, co będziecie musiały pokazać. Sandy pokazuje? Jest to osoba. Pamiętaj, Sandy, żeby starać się nie dotknąć plecami. Czekaj chwilę. Okej, jesteście gotowe? 3, 4. Okej. Ja wiem. Leda Monlight. Zobacz, to jest TikToker jakiś. TikToker. 15 sekund za wami. To jest chłopak. Co to jest? 5 sekund, dziewczyny, 5 sekund, 7, 8, 9. Koniec. Ty tu. Możemy przyjąć punkt? Możemy przyjąć punkt? Nigdy bym nie zdarzył. Banan, on nagrywał w bananie. On miał strój banana. Ja dobrze narysowałaś, od razu wiedziałem. TikToker jeszcze dałam i pokazałam jabłko, że banan. Ja miałam łatwo gęga, namalowałam banana człowieka i robot TikToka w miarę podobne i wydaje mi się, że jest git. Ale nie zgadłeś. No, mówiąc, dziewczyna mnie udało się niestety teraz zdobyć punkta, a chłopaki mają szansę teraz je wyprzedzić. Macie pół punkta. Dziewczyny, nic się nie stało. Nic się nie stało. Stóweczki też się nie dostało. Dobra, teraz ja. Utrudnienie? Nie dostajecie punktu. W sensie dostaniecie, jeśli zgadniecie. Jeśli nie, to nie dostajecie. A, to są dodatkowe pieniądze? Dodatkowe pieniądze. Ale nawet jak przegramy wszystko? To nie dostajesz. Dobra, jesteśmy na prowadzeniu, bierzemy to. Dobra, ale na początku powiedz mi w ogóle ten, no bo jak będzie 15 sekund, to nie biorę. A to mówiłaś, że trzeba wybrać przed czasem i przed wszystkim? Bierzecie, ryzykujecie? Bierzemy. Nawet wiesz. Wasz czas to 5 minut. Niezłe ułatwienie! Pokazywanie. Okay, dobra, teraz losujemy wasze utrudnienie. Wasze utrudnienie to... Jak super parciarze! Dostaliście minus 10 sekund od czasu. Serio? Chłopie, mamy ile kasy? Teraz tylko, żeby coś łatwego. 10 złotych. Tak. Nie, dostaliście najdłuższy czas i najmniejszą karę. Dosłownie... Serio? No, tak. Więcej, niektórzy rodzą się z tym dalej. No dobra, dobra. Ale dostaniecie je tylko, jeśli zgadniecie. No tak. Zgadniesz to. Zgadniesz to, stary. Tak? Serio. Nie. A co serio? Kategoria? Jest to kategoria przysłowie. A, czekajcie, bo zaraz mówię. Zgadniesz to, stary, jesteś dobry w te rzeczy. Okay. Zgadniesz od razu, też się dobry. Ale dobra. 3, 2, 1, start. Kiedy w ogóle skarga niska klata, to troszkę nie to jest najładniejsze! Tylko wiedziałem, że tylko mu rogi pokażę i takie coś i już wiedziałem, to. To jest i jeszcze najlepsze jest to, że wcześniej przed słowem powiedział, będę pokazywał, będę skakać i nagle się trafił w kuska, macie to potem. Ja nie mogę. Ale fakt, niemożliwe. Takie kopy z nas. Ja też
Naprawdę jesteście niesamowitymi partnerami. Loguje u was 10 zł z dosłownie czasem chyba 5 czy 10 sekund. Także gratulacje. Gratulacje dla chłopaków! Dziękujemy! Nawet gdybyśmy mieli sekundę, to byśmy to zrobili. Teraz pora na dziewczyny. Czy wy może chcecie wziąć tak. Też utrudnienie? Okej, okay, no to niech będzie utrudnienie. Trochę się boję, co to okej. Okay. Wasz czas to 60 sekund. Wasza demonstracja polega na pokazywaniu. Nie, ja się już boję, wiem, że będzie mieć złe coś. Nie ruszaj się. Nie, nie. Co ma? Co takiego? Wezrok? Związane ręce do końca odcinka. Do końca odcinka? Do końca odcinka? Będziesz musiała rysować buzią? No przecież żart, a jak już miałam zapakować, by rysować, to będzie mi... Ale gdzieś najgorsze co mówię. Trydytko! Trydytko! A może ja to wezmę? Może nie dasz radę, tak? Dobra, no, dasz radę, jest to utrudnienie. Mogłaś się jej z tyłu zawiązać. Nie, nie, nie. Dobra, kochani, mamy związane ręce niestety, ale co, mam nadzieję, że sobie tak poradzimy. Ale co? Policjantkę na odcinku, teraz pierwsza ma skute ręce. Ale co to w ogóle? Jakie to zjadł fair? Oni mieli takie ułatwienie, a my mamy utrudnienie. A jak ty zdejmiesz potem tą trybę? Ogólnie przy planach właśnie tego odcinka ta kara była najgorsza, bo jest ona jedyna, z którą będziesz musiała się męczyć do końca odcinka. Gratulacje! Że wylosuje wam się coś prostego. Tu chyba was coś boli. Skupcie się dziewczyny, skupcie się, naprawdę. 3, 2, 1, start. Pokażę, pokażę. Dobra. Lampa. Wiedźma. Kategoria osoba, pamiętaj. Statek. Skałem wórów. Ryba. Tak. Sarenka. Ryba, statek, statek. Wróżka, osoba. Uważaj! Widelec! Cicho! Cicho, bo kara. Broda, włosy! Włosomaniaczka! Włosy! Szczotka z włosami! Szczotka z włosami! Broda! Martęga! Koniec! Arieta? Zeus! Zeus! To ale ja, no, dobrze pokazywała. Dobrze pokazywała. Myślałam, że jesteś Arielką. Ja tak Elisa, ale Zeus to jestem od piorunów. Posejdon to jestem pod wodą. No, myliło mi się. Zeus to jest król mitologii. To jest król Olimpu. No ale to i tak ten Zeus miał takiego... Miał. Ale... Ty zawsze krzyczeć widelec. To z Posejdonem właśnie. Nie bam, Zeus mitologii. Dobra, niestety znowu się nie udało. Ale ciężkie. Przechodzimy do kolejnej rundy, jest to wasza kolej chłopaki. Czy może chcecie kolejne utrudnienie? Oczywiście, że tak. No dobrze, ale najpierw zaczniemy od czasu jaki macie. 2 minuty. Spoko. Nie, oni mają twarde, gdzie jakieś... Huberka chyba jednak serio kibicuje chłopaków. No, no, specjalnie pojadę jak kartę. Na kolorę karteczek. Tak, tak. Pokazywanie. Spoko, ty się ruszysz jak jakaś normalny macha. Wasze utrudnienie to kajdanki. Tu będzie ciężko. A się razem ze sobą? A co z nimi zrobić? Czy jest po prostu napisane kajdanki? Co? Po prostu napisane kajdanki. Musisz pokazywać w kajdankach. To za jedną rundę? Tak. Chyba się żartujecie. To nie był mój pomysł. Pomysł? To nie był mój pomysł. Nie pomysł. Teraz ciekawe co mam do zrobienia. Okay. Kategoria film bajka. Bajk. A, film o bajkach. Film bajka. Dobra. Po od 3, razu. 2, 1, start. Nie nudź. O, chyba nie zna tego. Alvin, nie wiem. Tak! Co? To gdzieś tam nie zagrał. A, you feel me round, round, baby round. Tylko przez to zgadłem, że po prostu wyświetlało mi się to na TikToku dzień w dzień te wiewióry, czy przybierać do tej wiewióry. A ja zakochałam tę bajkę! Idealnie mi się trafiło, bo teraz to niedawno było trendem. Tak, gdyby to nie było trendem, to bym był blady. I trzeba iść punkta. Ja. Ale na razie nam się strasznie poszczęścia, nie? Mi się idealnie trafiło, bo przecież ja z każdym nagrywałem praktycznie ten z tobą, z tobą, z tobą. No, z tobą, ja więc kolejny punkt ląduje u chłopaków, dlatego macie teraz 2,5 punkta. Dziewczyny niestety mają 0, ale macie szansę się odkuć. Dobra, kibicuję wam dziewczyny. Także, nie, że cię utrudnienie, czy nie? Tak. Chcesz? Bierzecie? Jestem pewna.
Wasz czas to... Nasz czas? O, dobrze, 4 minuty. Dobrze, dobrze. Cały świat dla was, dla nas? 4 minuty, bardzo fajnie, więc tutaj myślę, że możecie się popisać. Jeśli chodzi o sposób pokazywania, Dam radę, jak pokazuję. Teraz utrudnienie. Już przedostatnie, bo jest tylko 5 utrudnień. Nie jest to jakieś tragiczne. Musisz bzyczeć jak mucha. Cały czas. Podczas tego. Dobra. I nagle dostaję muchę. To może im bardzo utrudnić, bo będzie rozpraszało. Nie zwracaj mucha na to osobę, która wie, będzie nie będzie teraz to... Elizę. Eliza będzie rozpraszała to, no. Będzie. Dobrze, jak będzie tak mucha. I będzie psss. To już w ogóle. A to pszczółka Maja. No właśnie, to pszczółka Maja. To jest coś dobrego? Nic nie mów. Jaka kategoria? Kategoria postać z filmu. 3, 2, 1, start. A gdzie bzz? Że co? To jest wędkowanie, spadanie? Strzelanie! Kurde, nie! To są piraci! Piraci z Karaibów! Kurde mać! To są, ale to są piraci, nie? Ale no spokojnie, masz jeszcze ponad 3 minuty, więc możesz sobie przypomnieć. Piraci z Karaibów to są, nie? Piraci z Karaibów, ale jak on miał na imię? Ja nie wiem, jak on miał na imię, nie oglądam nigdy Piraci z Karaibów. Osoba, kategoria by to słowa powiedzieć. Jeśli chcecie podpowiedź, jeśli zadacie, to mogę pierwszą literę imienia powiedzieć. No proszę, a to ma być imię. Dobra, ostatnia podpowiedź, pierwsza litera imienia. Aktora? Nie, to jest... Ale film, to jest film. Może film. Pierwsza litera imienia to J. A, no to dobra, wiem. Ja też wiem. Ja też po angielsku. Jack Sparrow! A mogę wstrzymać? No bo Jacek, że Jack, no wiecie, to najpierw tak... Ja to! Dobra, jest! Nie ma sprawy, nie ma sprawy. Ja widzę tak powiem. Ale to była wojna. Druga, dalej pokazuję. Ja przez chwilę myślałem, bo ty zrobiłaś hak. Przez chwilę myślałem, że na początku do niego mówię, że Jack Sparrow, a potem zrobiłaś hak i w mojej głowie też był kapitan Hank z Piotrów Siapała. Ale to kolej chłopaków. Liczymy, że wy też nam pomożecie. Dobrze. Czy bierzecie ostateczną, ostatnią podpowiedź? Znaczy nie podpowiedź, tylko nie bierzemy ostatnie, no ostatnie, tak to ona robi. Bierzmy. Także najpierw zacznijmy od czasu. Minuta. Dobra. Rysowanie. A dobra, to ja! Jezu, ale co zdrożnie, nie będę tak rynać. Dobra, i poczekajcie na chwilę, poczekajcie na chwilę. Opaska na oczy. No, ale spokojnie, ja jestem wirtuozem. Pamiętaj, wirtuozem jestem. Dobra, ja mam w głowie to, co rysuję. Kartka zadecyduje o tym, czy będziecie mieli jeszcze jakiekolwiek szanse. Jeszcze nie musisz zakrywać Marcelito, bo musisz znać, co masz rysować. Ostatecznie nasza kategoria to osoba. Trzy... Czekaj! Jesteś na ślepo. No. 3, 2, 1, start. Dobra, Jazzy. To jest Jazzy, Hajhania, Faustyna. I koniec. I 7. Nie wiem, czy literki można pisać. Bo to jest. A dlaczego? Slogo. Jedną literkę? Jazzy. To jest logo Jazzy. Okay. To jest logo tak naprawdę. Hajhania to była? Bo dlatego nie napisałem Jazzy, napisałem samo G. Wskazać? Tak. No, Hajhania. Od razu wiedziałem. I jakby po tym nie wiedział, to chciałem narysować twarz. I krótkie włosy? Oczy. Właśnie chciałem tylko takie krótkie włosy dać, tak o dotąd. Nie zgadzam. I chciałem dać te. Od razu bym wiedział. Ale chłopak, jak już się zgadza. Brawo, to są dobrze. Super chłopak, moim zdaniem. Let's go. Tylko jeszcze na ślepo narysował. I kolejna dyszka. 30 zł już mam. A ja szczerze nie wiem, co bym narysował. Ja żebym narysował takie stare rzeczy, które wiedzą właśnie widzowie. Wiecie, że na przykład jakąś tam toksyczną butelkę, tak jak miałam wtedy dyskutować, ale to było dużo cięższe. Nie nie wpadłby wtedy. Ja krótkie włosy bym pewnie narysowała. Ja aktualnie giga farta mamy. Giga farta, bo fajne rzeczy. 3,5 punkta do jednego punkta, ale macie jeszcze parę kategorii. Dobra, ja liczę na rysunek. A ile masz Shadowbana? Kolejna. Widzowie, przed nami są dwie ostatnie rundy, także chłopaki. Wybyliście przed chwilą, teraz przechodzimy do was i teraz tak, kto teraz ja. Okej, los. Proszę, rysunek, błagam. 30 sekund. No chyba żarty. Dobra, my dodamy dziewczynom minutę. Nie, dam radę. Bez oszustwa. Masz Shadowbana. Okej, ale ja liczę na rysunek. Jak rysunek będzie, to ja ci to narysuję. Proszę, Bobera. Jest! No, macie szansę. Też najpierw pokażę jeszcze do kamery. Nie. To nie jest takie tutaj. Okay. Tylko sobie... To jest kategoria osoba. Kategoria osoba, tak.
30 sekund, wezmę także Sandki na to wszystko. Okay. Sunshine. Okay. I już 3, 2, 1, start. Hey, ok, pojeżdżę. Event. Kardashian. Kylie Jenner. Travis Scott. Zostało 10 sekund. Travis. Mental. Chloe. Verso. Justin Bieber, tak! On się nie urodził. Ale ciągle! Jest dziecko w ręku! Mikrofon! Kurde! Ja wiedziałem, bo dzisiaj mi się wyświetli TikTok, jak on idzie z nim za rękę. Właśnie miał mikrofon jeszcze i dziecko. Naprawdę? Tak, mi się wyświetli. Idealnie ten obraz mi się wyświetli. Dobra, wczoraj też o niej gadałaś i robiłaś sprawę, że cię zaobserwowała na TikToku, więc jak nerwowałaś się, to od razu wiedziałam, że a ja totalnie. W ogóle jak jeszcze nie siedziałam, to nawet nie wiedziałam, że mam. Nie wiedziałaś? A to mocnym wiralem, bo przecież cały świat wiedział o tym, że będzie mały Justin Bieber. Nawet TikToka ze mną nagrywałaś i z Boberką o tym, że nawet syn czy córka Justin Bieber nie grałem lepszego bęgera niż ty i znasz czas. Jesteś ja tego nie grałam. Gratulacje dziewczyny, nie zdobywacie kolejnego. A o nic się nie martw, o nic się nie ma. Ja sobie radę. Czasem mówią ci, że nie dasz rady. Nawet nie ma co grać, by tak żyć, by dobrze wyglądać. Ale dawajcie. Jeszcze. Ostatnia runda za 4 punkty. Chyba, że jeśli nie zgadniecie, to wygrywają dziewczyny. Możecie zrobić takiego deala. Nie. Okej. Okay. Yeah. Teraz wygrywają. Dobra, dziękujemy. Dobra. Wasz czas wynosi 45 sekund. Ale możemy zrobić tak, że jak my nie zgadniemy, to dostaną punkta za nas. O, jej. Jak my zgadniemy za was? Dobra, możecie coś zgadnąć, my się nie odezwiemy. Ej, a może teraz Marcel pokaże dla naszej trójki, kto pierwszy z naszej trójki zgadnie. Nie, bo jeszcze nie. No. Kategoria. Bajka, no. Bo jest bajki. 3, 4. Ten. Już wiem. Pszczółka Maja. Tak. Ej, dobra. Ej, co się dzieje? Jesteśmy szefami, nie? Najlepsze jest to, że ty miałeś ten bzz, tak, byś ją wylosowała wtedy. Ja chciałem to zrobić w ogóle, ale stwierdziłem, że jak nie można mówić, to wydawać dźwięki, też nie można jest tylko zaczerpać. Ej, ale wy serio mieliście o wiele prostsze te rzeczy. No, a teraz szczerze tak. Ej, ten Gobry sobie bardzo poradzi. Ale bardzo dobrze rozkminialiście, znaliście przysłowia, filmy, bajki, piękne. A teraz waiting for my cash, bro. Where is my money? Proszę. Niewidziane dostaje. A uścisk w dłonie prezesa. A my mamy. I krytyk. Dobra, no i co widzowie? My po odcinku dostaniemy nasze pieniążki. Wygraliśmy 130 zł, więc chcielibyśmy dać 3 deszki dziewczyny. Za to. Macie na babę. No, ale nie zgadliście, że dostaliście ten. Ale no dobra, więc wygraliśmy 130 zł i 30 zł oddam wam za to, że grałyście z nami, że dałyście nam wygrać te pieniądze, że wam. Dzięki. No i co, jeżeli wy chcecie więcej takich gier, to dajcie koniecznie znać w komentarzu, może następnym razem zagramy w 5 sekund albo w jakieś inne gry, więc koniecznie dajcie znać. Zostawcie łapkę na naszym kanale, subskrypcję i wpadajcie też na kanał Marcela. I widzimy się jutro o godzinie 16. Siemano!